czwartek, 18 kwietnia. Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Debaty to jedna z ostatnich szans na przekonanie do siebie wyborców. W ostatnich dniach taką okazję mieli kandydaci z Tychów, Gliwic czy Zabrza. Przyjrzał się im Paweł Jędruśk. Podczas debaty na antenie telewizji TVS zmierzyli się Maciej Gramatyka i Sławomir Wróbel, którzy rywalizują o fotel prezydencki w Tychach. Pytania dotyczyły m.in. nowego centrum Tychów. Gdy ja miałbym odpowiedzieć, czy Tychom potrzebne jest centrum, to pewnie miałbym wątpliwości, bo przez 70 lat miasto przyzwyczaiło się do tego, że są takie lokalne centra. Jest to projekt kluczowy, mieszkańcy oczekują tego od wielu lat. Jest to również ważny aspekt w kontekście wspominanego wcześniej budownictwa komunalnego. To miejsce cały czas straszy, trzeba podjąć działania, które sprawią, że Tychy dzięki rozwojowi tego miejsca będą miejscem dużo atrakcyjniejszym. Z kolei w Gliwicach Katarzyna Kuczyńska-Budka zmierzyła się z Mariuszem Śpiewokiem. Tam debata polegała na wzajemnym zadawaniu sobie pytań przez kandydatów. Kuczyńska-Budka pytała Śpiewoka m.in. o to, czy to prawda, że prowadzi rozmowy z PiS-em i ma ustalenia dotyczące rządzenia miastem. Nie jest prawdą, że prowadzimy jakiekolwiek rozmowy, natomiast prawdą jest, że Koalicja dla Gliwic od wielu, wielu lat zawierała różne koalicje. W poprzedniej Radzie mieliśmy z częścią radnych Platformy Obywatelskiej i zakładam, że przyszła koalicja, która będzie rządziła w mieście, będzie właśnie taką koalicją ponad tymi podziałami. Z kolei Mariusz Śpiewok odbijał piłeczkę i pytał rywalkę, na jakiej podstawie mieszkańcy mają wierzyć w jej obietnicę, skoro jego zdaniem była mało aktywna podczas minionej kadencji. Złożyłam dziesiątki interpelacji w wielu sprawach, których nie opublikowaliście i budzi to bardzo duże wątpliwości nadzoru prawnego wojewody. Złożyłam tyle uchwał, na ile pozwalała nam wtedy ta mniejszość w Radzie, bo przypomnę, wy zrobiliście dyscyplinę i obojętnie, czy projekt był dobry dla miasta, czy niedobry, zmuszaliście radnych, żeby za nim głosowali. W debacie w Zabrzu Agnieszka Rupniewska, która zmierzy się z Małgorzatą Mańką-Szulik, była pytana o czwartą trybunę na stadionie Górnika Zabrze. Nigdy nie byłam zażartą przeciwniczką budowy czwartej trybuny, na co dowodem są liczne protokoły z sesji Rady Miasta, podczas których wielokrotnie mówiłam o tym, że czwarta trybuna musi być wybudowana i to jak najszybciej. Z kolei obecna prezydent zmierzyła się z problemem zadłużenia szpitala miejskiego. Trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest różnica między inwestycją a zadłużeniem. My mówimy o szpitalu miejskim, który jest dodatkowym zadaniem dla władz miasta. Niemniej jednak podejmujemy to zobowiązanie, bo uważamy, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Jeśli mówimy o szpitalu miejskim, to proszę zauważyć, że w latach 2007-2012 zrealizowaliśmy inwestycje za 34 miliony złotych. Na przekonanie do siebie wyborców kandydatom został jeszcze tylko jeden dzień. Ostatnie godziny kampanii to pełna mobilizacja. Działania w terenie i bezpośrednie rozmowy to, na co tak naprawdę od wielu tygodni stawiają ubiegający się o prezydenckie fotele. Przed drugą turą mobilizacja wyborców jest szczególnie ważna. Dlatego podejmowane działania skupione są na zachęceniu do uczestnictwa w wyborach. Fatima Orlińska. W pierwszej turze wyborów samorządowych frekwencja w województwie śląskim była najniższa w całym kraju. Do urny wyborczych poszło niespełna 49% uprawnionych. Najniższe zainteresowanie głosowaniem odnotowano w Bytomiu. Dlatego przed drugą turą, gdzie liczy się każdy głos miasta, zachęcają. W Rybniku ruszyła profrekwencyjna kampania w języku śląskim. Zachęcamy mieszkańców Rybnika hasłem "Cisnemy na wybory", więc godomet po naszemu, do naszych ludzi, żeby poszli. W pierwszej turze ta frekwencja nie była satysfakcjonująca. Wiemy, że podobnie było w całej Polsce, natomiast mamy chrapkę na więcej i chcemy zmotywować mieszkańców, by korzystali z tego święta demokracji. Stąd plakaty w różnych miejscach. Zgłosili się do nas i restauratorzy, i sklepy, które chciałyby powiesić taki plakat. I wszędzie mówimy to samo. Cisnymy na wybory 21 kwietnia. Mieszkańcy mogą również pobrać taki plakat z sieci, wydrukować go i powiesić w dowolnym, dozwolonym miejscu. W nieprzypadkowych z kolei miejscach ostatnio godziny kampanii spędza Michał Pierończyk, urzędujący prezydent Rudy Śląskiej i kandydat w drugiej turze. Dziś specjalnie skorzystał z urlopu, by wspólnie posadzić symbolicznie 11 drzewek z przedstawicielami 11 dzielnic.
Myślę, że to przemawia, bo jest fajny obrazek, tak? Więc to może przemówić do tych wszystkich, którzy gdzieś tam zieleń cenią i przyrodę. A jest taka grupa osób i mam wrażenie, że część z nich akurat w pierwszej turze nie dopisała nam z uwagi na bardzo ładną, gorącą pogodę. Ale co się robi, żeby była większa frekwencja? No ja dzisiaj, jest dzisiaj czwartek, dzień targowy na targu w dzielnicy Wirek i tam bardzo dużo ludzi przyjeżdża, więc tam dzisiaj żeśmy chodzili od godziny 8 właśnie do 11, prawie 3 godziny. Cała grupa osób właśnie z mojego sztabu, kandydaci na radnych też, którzy startowali w wyborach i żeśmy zachęcali do pójścia do wyborów, więc myślę, że to jest to coś, co przemawia najbardziej, czyli ten bezpośredni kontakt. Co właściwie podkreśla każdy z kandydatów. O święcie demokracji i jego wadze mówi również Konrad Dziuba, kandydat na prezydenta Będzina. Jak sam przyznaje, jego każde spotkanie w terenie jest rozmową o zmianie, a ta zaczyna się od oddania głosu. W drugiej turze mogą decydować naprawdę niewielka ilość głosów. Także każdy głos ma bardzo duże znaczenie, żebyśmy poszli, zdecydowali o losach Będzina, o miejscu, w którym żyjemy na co dzień, wychowujemy swoje dzieci. No i w perspektywie mieszkańcy jednak biorą sobie te słowa do serca i jak deklarują, wybiorą się już 21 kwietnia w najbliższą niedzielę do urn wyborczych. Wysoka frekwencja to święto demokracji. W wyborach samorządowych ono ma takie istotne znaczenie, bo przecież dbamy o te nasze małe ojczyzny. Ubolewam też nad tym i to muszę powiedzieć, że miasto, obecny obóz rządzący nie prowadzi takich działań profrekwencyjnych. Jak mówi profesor Małgorzata Myśliwiec, kandydaci często tracą na tym, że w kampanii, zwłaszcza u jej końca, udają kogoś, kim na co dzień nie są. A i wyborcy nie są naiwni. Niestety kampanię przed drugą turą wyborów samorządowych oceniam dość negatywnie. Nie widzimy tutaj szczególnie dużej mobilizacji. I pytanie jest takie, oczywiście kandydaci pewnie mają przekalkulowane, kogo uda się zmobilizować. Pewnie każdy z kandydatów doskonale wie, czy większa bądź niższa frekwencja działa na jej lub jego korzyść. No i myślę, że te działania faktycznie w takim zakresie pozostają, tak? Czyli wiemy, do której grupy chcemy się odwołać, wiemy, kogo chcemy zmobilizować, no i zobaczymy, jaki to przyniesie ostateczny efekt. Lokale wyborcze w najbliższą niedzielę będą czynne od godziny 7 do 21, a efekt głosowania poznamy w najbliższych godzinach po ich zamknięciu. Ostatnia prosta przed drugą turą wyborów samorządowych i kampania wyborcza coraz ostrzejsza. W Mysłowicach ktoś miał napaść na osoby roznoszące materiały wyborcze. W Jaworznie zniszczono banery. Paweł Jędrusik. Do groźnego incydentu miało dojść w środę w Mysłowicach. Tam, zdaniem Doroty Konieczne-Simeli, osoby roznoszące gazetki wyborcze miały zostać napadnięte. Że to, co się stało wczoraj, to dla mnie jako kandydatki jest sytuacja naprawdę zdumiewająca. Incydent, który przez policję został zaklasyfikowany jako rozbój, czyli 2 do 15 lat pozbawienia wolności, to jest coś naprawdę niespotykanego. Dwóch mężczyzn podeszło do osób kolportujących moje gazetki, po prostu pod groźbą te gazetki zabrali. Takie działanie potępia obecny prezydent, który ubiega się o reelekcję, Dariusz Wójtowicz, choć nie wierzy, że do takiego zdarzenia doszło. Pani Dorota jest bardzo blisko związana z ludźmi, którzy wcześniej podobne działania prowadzili jako marketing wyborczy. Pan prezydent ówczesny bardzo przyjaźnił się z jej mężem, z jej ojcem i wydaje mi się, że to jest taki ciąg logiczny zdarzeń związanych z kampaniami wyborczymi. Najpierw nóż, później próba zniszczenia samochodu, a teraz napad na sztabowców. Ostra kampania trwa też w Jaworznie. Tam policja ustaliła już 4 osoby, które niszczyły banery wyborcze obydwu kandydatów ubiegających się o prezydencki fotel. Na zniszczone materiały Michał Kirkar odpowiedział w taki sposób. Kampania w Jaworznie jest tą brudną kampanią i to widać na każdym kroku, tym co jest w przestrzeni miejskiej publikowane, czy to w miejskich gazetach, czy to są różnego rodzaju ulotki, broszury, czy to co dzieje się w mediach społecznościowych. No my wychodzimy temu naprzeciw, uważamy, że kampania powinna być pozytywna i tak ową też prowadzimy. Jutro ostatni dzień wyborczych starć w walce o miasta. W nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza. Nie żyje jeden z górników, który został ranny w wyniku wczorajszego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. 8 innych pracowników, którzy ucierpieli w tym wypadku, przetransportowano do szpitali. Fatima Orlińska.
Kilka godzin trwała akcja ratunkowa w kopalni Wesoła w Mysłowicach po wstrząsie, do którego doszło w środę po godzinie 20. Doszło do osunięcia się ściany korytarza ponad 800 metrów pod ziemią, a samo tąpnięcie, jak komentowali internauci, odczuwalne było w miastach ościennych. Nad szczegółami dotyczącymi wypadku i zbadaniem wszelkich okoliczności pracują instytucje górnicze. Wstrząs samoistny miał miejsce o godzinie 20:35 wczoraj wieczorem. Oczywiście na miejsce natychmiast zostali skierowani lekarze, służby ratunkowe. W rejonie zagrożenia znajdowało się 14 pracowników, 9 zostało poszkodowanych. Lekarz niestety o bodajże 22:53 stwierdził zgon jednego naszego górnika 43-letniego z 14-letnim stażem. Jeśli chodzi o energię, to było 3 razy 10 do 6 dżula. To drugi wypadek śmiertelny w kopalniach węgla kamiennego w tym roku. Pozostali górnicy, którzy zostali przetransportowani na powierzchnię, trafili do szpitali w całym województwie. 2 z 8 poszkodowanych znajdowało się w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, a do akcji zadysponowano 8 zespołów ratownictwa medycznego. Najczęściej potłuczenia, otarcia, złamania. Po głębszej diagnostyce będzie można dopytać w szpitalu, czy nie było jakichś urazów wewnętrznych. Na pewno były złamania, otarcia, na pewno były potłuczenia. Jeden z uskarżał się na silny ból kręgosłupa, w związku z czym został natychmiast zabezpieczony, usztywniony i przewieziony do Ochojca. Wszyscy byli przytomni i stabilni. Do momentu wyjaśnienia sprawy miejsce, w którym doszło do wypadku, zostało zabezpieczone, a prowadzone tam prace wstrzymane. W ramach solidarności z rodziną ofiary prezydent Mysłowic odwołał zaplanowane na najbliższe dni imprezy muzyczne. W środku dnia w autobusie pełnym ludzi zaatakował nożem nastolatka. Na trasie z Katowic do Dąbrowy Górniczej doszło do brutalnej napaści. Pijany 46-latek został tymczasowo aresztowany. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz grozi mu dożywocie. Do zdarzenia doszło na trasie autobusu linii M2. Na wysokości przystanku Katowice Strefa Kultury 46-latek zagroził nożem nastolatkowi, który wracał tym autobusem ze szkoły. W wyniku szamotaniny chłopak został ranny w okolicach brody i obojczyka. Pasażerowie autobusu ujęli napastnika i wezwali policję. 46-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Zażywał też narkotyki. Karetka pogotowia przewiozła nastolatka do szpitala. Chłopiec został opatrzony i zwolniony do domu. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Wiosenne porządki często generują sterty niechcianych przedmiotów. O ile z papierem bądź ubraniami wiemy, co zrobić. O tyle problem pojawia się z elektrośmieciami. Podobnie jest ze zużytymi oponami. Wraz ze zbliżającym się Dniem Ziemi miasta dają możliwość otrzymania nasion albo sadzonek w zamian za oddanie niepotrzebnych przedmiotów. Takie akcje odbywają się m.in. w Rybniku czy Częstochowie. Karolina Komada. Zakurzone, zajmujące miejsce, przenoszone z kąta w kąt elektrośmieci zagracają nie tylko nasze domy, ale też planetę. Odpady niebezpieczne to są takie, które posiadają jakieś substancje, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Są to właśnie m.in. elektroodpady. Możemy zobaczyć w naszej takiej skrzynce. Widzimy od razu znak, który wskazuje na to, że jest to niebezpieczne dla środowiska, dla ludzi, dla zwierzaków, tak? I w środku znajdziemy frakcje odpadów, które są dla środowiska niebezpieczne. Są niebezpieczne, więc ważne jest to, jak i gdzie je oddajemy. W związku z obchodami Dnia Ziemi zorganizowaliśmy taką akcję 18 i 19 kwietnia. Można do Urzędu Miasta Rybnika, do Referatu Gospodarki Komunalnej dostarczyć drobny sprzęt elektroniczny, zużyty. Za to można odebrać nasiona łąk kwietnych, robiących pszczoły oraz motyle. Bezpłatny cykl zbiórek elektrośmieci trwa też w Częstochowie. Bezpłatnie można też zostawić elektrośmieci w wyznaczonych czerwonych kontenerach. Są też jeszcze punkty zbiorów odpadów.
Przede wszystkim w głównej mierze możemy je przywieźć do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który u nas znajduje się w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 199B. Każdy mieszkaniec Gliwic może bezpłatnie przywieźć elektroodpady do naszego punktu, natomiast ile ich było, możemy posłużyć się danymi z zeszłego roku, to było 117 ton. 117 ton w samych Gliwicach. Szacuje się, że w Polsce co roku każdy z nas wytwarza około 8 kg elektrośmieci. Wyrzucanie sprzętu byle gdzie nie jest tylko niebezpieczne dla środowiska, ale także karalne. Podobnie jest z wyrzucaniem zużytych opon samochodowych. W ostatnich tygodniach ten problem pojawił się w centrum Sosnowca. Właściwie zbiegło się w czasie z podobną sytuacją na terenach Nadleśnictwa Siewierzy i podobne też miały zdarzenie na terenach, którymi gospodaruje spółka Polskie Linie Państwowe PKP. To jest niezrozumiałe, bo przecież każdy z nas może opony z naszego samochodu wywieźć do specjalnie wyznaczonych punktów i oddaje te opony tam za darmo. Taka wielka liczba tych opon świadczy o tym, że to jest jakaś zorganizowana akcja. No i liczymy na to, że uda nam się w końcu złapać tych ludzi. Coraz więcej pojawia się tych specjalnych kamer, pułapek, abyśmy właśnie mogli namierzyć sprawców. Aby zapobiec podobnym sytuacjom, Nadleśnictwo Siewierz razem z miastem Sosnowiec zachęcają mieszkańców do oddania swoich zużytych opon. W sobotę 20 kwietnia w Nadleśnictwie mieszkańcy mogą otrzymać sadzonkę za każdą oddaną oponę. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.